Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z aplikacji GeoGuessr. Słuchajcie, postanowiłem, żeby dzisiaj sobie zrobić challenge Zero Points. Polega on na tym, że tepa mnie na łapkę, muszę określić w jakim kraju, gdzie się znajduję i po prostu trafić jak najdalej od tej miejscówki, żeby po prostu zdobyć 0 punktów, czyli nic, nie? Dlatego startujemy World Play normalnie. Może jeśli ktoś nie rozumie jeszcze mojego wytłumaczenia, to chodzi o to, że na przykład teraz jesteśmy w Polsce. Powiedzmy, jestem w Poznaniu, tak? Jestem, słuchajcie, w Poznaniu. Pyk. Tak? To ja muszę jak najdalej zaznaczyć od Poznania. Czyli jak Poznań mamy tu, to powiedzmy w RPA, na pewno na południu RPA, zdobędę 0 punktów. O to w tym chodzi, żeby jak najdalej zaznaczać od prawidłowej miejscówki. Mam nadzieję, że już każdy wszystko rozumie. Możemy przejść do odcinka. Ja czasem zawsze tak za wiele tłumaczę. No słuchajcie, no też nie będziemy tutaj się długo zastanawiać. Tym bardziej jak jest taki las, to już wiadomo, co może świadczyć. Że to jest jakaś Rosja, Skandynawia, coś takiego. Nie sądzę, żeby to były jakieś Niemcy, Polska. Również mogłoby coś takiego być, no ale już wiemy, że to jest Skandynawia, a więc jeśli Skandynawia mamy tutaj, można sobie zaznaczyć to takie ułatwienie, nawet może dla niektórych być. No i dać najdalej. Oczywiście nie będę dawał zawsze Grenlandii sobie, o, pyk. Nie będę dawał tak. Będzie 0 punktów, ale lepiej po prostu nie dawać w Antarktydę. Natomiast słuchajcie, ja dam w miarę optymalnie, to jest taka Australia, Argentyna. Czemu by nie dać na przykład Buenos Aires? O, pyk. Mamy 0 punktów? Mamy 0 punktów, a więc pierwsza mapka okazała się sukcesem. Nie, 1 punkt. Nie wierzę. 1 punkt. Ja pierdziel. 1 punkt to kurde jest, nie wiem, 1 metr. Zaznaczyć 1 metr dalej i pewnie już by było ok. Dobra, powtórzę ten odcinek może. Zobaczę. No, trochę zaszalałem, no dałem stolicy Argentyny, mogłem oczywiście dać Australię albo jeszcze niżej. Ziemię ognistą w Argentynie. Kurde, nie wiem gdzie to jest. Tak już brzmi Francją? Nie, Francja chyba już nie. To na pewno gdzieś Europa znów. Więc już można walić śmiało w Australię. No, to jest jakieś Bałkany. A dajmy teraz tą ziemię ognistą. Gdzieś to jest tu, prawda? Pyk. Teraz 0. Cudownie. Bałkany. O, szkoda, że nie sprawdzam, gdzie to dokładnie jest. Ale okej, to znów jakaś Skandynawia. To jest Oslo gdzieś. Dobra. Oslo. To damy. A dajmy Indonezję może. Dajmy sobie. Dałbym Jakartę, ale znów może to się okazać, że będę miał jeden punkcik. Damy sobie... Makassar, proszę bardzo. Ludzie! Znów jeden punkt. Patrz, jest 12,499. Podejrzewam, że gdyby było 2,500, czy 1 km dalej, bym miał 0. Ja nie wierzę w to, kurde, kabeusz. Nie. No trudno, nagram jeszcze drugi odcinek. W takim razie, musi być 0. Co to, goli ludzie latają? 18 plus, to lepiej nie patrzeć tu. Jakieś Indie, coś? Jakieś Indie mogą być.
Chociaż bardziej bym dawał jakieś, nie wiem, Tajlandię. W sumie to nie wiem, naprawdę. No, mundurki. Jakieś. Nie wiem, Birmę dam. Kurde, Birma. Czyli trzeba no, po prostu w tą. Nie w Antarktydę, nie w Australię. Tylko dać sobie Kanadę. Dać sobie tu. Labrador City pewnie znów będzie jeden punkt, bo powinienem dać tu. Ale i tak już. Czy ja znów zdobyłem jeden punkt? Co się dzieje? To ja nie wiem. O Jezus. Ja chyba robię. Ja to nazywam, kurde, jeden point challenge normalnie. Jak teraz będzie jeden point, to czy dwa pointy, to kurde, ja to tak nazywam ten odcinek, bo to jest coś niesamowitego, słuchajcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No na serio, no. Nie pojmuję tego. Nie wiem, teraz to może być Australia, to może być gdzieś tam Brazylia, to może być RPA w sumie. Gdzieś damy chyba północną półkulę naszego globu kochanego, ale kurde, nie wiem gdzie to może być. Ja już dalej nie jadę. Jest po hiszpańsku. Brazil. Czyli jesteśmy rzeczywiście w Brazylii. No jest damy Moskwę. Nie, Moskwę nie, trzeba wyżej dać. No, znów jeden punkt. Podejrzewam, że jeden punkt by był gdzieś. Jeden punkt w Czelabińsku, o. Albo w Permie. My damy sobie wyżej jeszcze nad Permem. Damy sobie National Park. Pyk. Dwa pońcy. No kurde blade, że. Ja nie wierzę. Wiecie, że no, mógłbym jeszcze wyżej dać. No ale kurde, no myślałem, że już to wystarczy, nie? 11 tysi. Ej, mogłem dać już w środek Rosji. Dwa punkty, nie wierzę. Ja ten odcinek tak chyba nazwę, na serio. Dobra. 5 punktów, 5 map, 5 punktów. Super, na serio. To mi się podobało. To mi się naprawdę podobało. I ja wam bardzo. Napiszcie, czy wam też się podoba to Zero Points Challenge. Jeszcze nagram, żeby było zero. Oby się udało. Na jednym punkcie też zaliczę już ten challenge. Już nie będę go powtarzał. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.